dobry, nominowany przez moją siostrę Olgę Gawlik przyłączam się do challenge'u robienia 25 pompek w ramach akcji solidarnościowej z ludźmi, którzy cierpią na PTSD. Tematyka chorób psychicznych, jak wielu może wiedzieć, nie jest mi obca. PTSD to jest zespół stresu pourazowego, jednak angielski skrót rozwija się jako stres posttraumatyczny i wydaje mi się, że w tej nazwie kryje się mu trochę więcej, że my to tu w Polsce upraszczamy bardziej. W każdym razie sprawdzę, czy potrafię jeszcze zrobić 25 pompek z rzędu. I... Ja też! Potem będą nominacje. No to Kasiu, przyłączaj się do mnie. Ja będę robił tutaj grę. Robimy, nawet jest nas dwóch. Podwójna akcja. Okay. Ale nie wiem czy... Start. Ja będę liczył, Kasia. Raz. Także udało mi się wycisnąć 25 pompek. Jeszcze parę trochę w łapach mam, mimo że na siłownię żadną nie chodzę. Dzięki Olga za nominację jeszcze raz. I chciałbym teraz nominować Nikosa Obrazoburcę, znanego również jako Mikołaj Papatolios. No bracie, chcecie widzieć, jak sobie popompujesz trochę przez prawie miesiąc. Więc zapraszam do udziału w akcji. Też wykorzystam ten moment, tą akcję do tego, żeby po raz pierwszy publicznie powiedzieć na Facebooku o tym, co robię już od lat dobrych, chyba już z 6 czy 7, czyli o moim blogu Psychiczne Pojednanie, przez który staram się przeciwdziałać stygmatyzacji osób psychicznie chorych i pomagać ludziom, którzy przechodzili traumy psychiczne podobne do tych, które ja przechodziłem. No i mój projekt jest wielkim sukcesem, chociaż jest czymś, co robię zupełnie sam, osobiście. Moje filmiki na YouTubie mają już łącznie prawie 250 000 wyświetleń. Więc więcej możecie znaleźć na moim blogu pisanym, bo też umieszczam tam artykuły z tej tematyki. blog.psypo.pl. No i zachęcam Was do wspierania czegoś, co już stworzyłem parę miesięcy temu, a wciąż nie miałem werwy, żeby rozreklamować to wystarczająco. Nie jestem, że tak powiem, mistrzem marketingu osobistego. Niemniej teraz właśnie to robię. Mój Patronite, właśnie Psychiczne Pojednanie, jest otwarty. I też z tego miejsca chciałem podziękować tym osobom, które już mi zaczęły tam wpłacać. Jeśli będzie ich więcej, będę w stanie sfinansować dużo bardziej profesjonalne prowadzenie psychicznego pojednania tego projektu, mojego życia, który uważam, że jest bardzo ważny. I taki też feedback dostaję od ludzi, którymi się kontaktuję, którzy odkrywają właśnie mojego bloga i potrafią się, że tak powiem, zjednoczyć w tych tematach, nazwijmy to. Ważniejsze, co chciałbym powiedzieć, jeszcze dograć do tego wideo, to zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne. To są rzeczy, których nie powinniśmy się wstydzić. W podobny sposób, jak nie powinniśmy się wstydzić cukrzycy, zapalenia płuc, czy zarażenia wirusem COVID. I mam nadzieję, że dzięki temu, co robię, ludzie są w stanie się otworzyć i przepracować niektóre rzeczy, które tłamszone w sobie nie dają im po prostu progresu.
nie dają im możliwości pójścia naprzód w swoim życiu. Właśnie z powodu różnorakich traum. Solidaryzujmy się i zachowajmy otwartość serca dla wszystkich, którzy przechodzą ciężkie stany zaburzeń psychicznych. Dzięki za uwagę.